Cześć, dzień dobry. Dzisiaj niedziela 18 kwietnia. Pogoda się poprawiła. Doszło do tego, że 11 stopni i brak deszczu uznaję już za całkiem udaną wiosenną pogodę. A teraz jeszcze wyszło słoneczko, więc jest naprawdę pięknie. Ptaki śpiewają. Piękny dzień, a ja mam piękne znalezisko i o tym będzie dzisiejszy filmik. Zaraz Wam pokażę. Jaram się i jestem szczęśliwa. Jeszcze emocje dobrze nie opadły po wczorajszym znalezieniu wielu sztuk piestrzenic olbrzymich, a dzisiaj kolejny wiosenny gatunek grzyba. I to zupełnie niespodziewanie. Proszę bardzo. Naparstniczka czeska. W nowej miejscówce. Cudowna rzecz. Obeszłam sobie tutaj teren. I są tylko dwie sztuki, ale cieszą jakby było nie wiadomo ile. Pokazuję już wam drugą. Tak wygląda. Jest to dopiero trzeci raz, kiedy w życiu spotykam naparstniczki czeskie. Rosną w lesie z topolami czyli, jak wiadomo, jest to coś, co tygryski lubią najbardziej. Odwiedzam bardzo dużo topolowych lasów. I tutaj ogromny sukces. Cieszę się, że odkryłam swoje miejsce dość blisko domu. Drugie sprawdzone miejsce mam w górach Bystrzyckich w Nowej Bystrzycy, a to już znacznie większy kawałek. Naparsniczki czeskie to wiosenny gatunek grzyba. Jadalny, podobno bardzo pyszny, ale pod częściową ochroną, żeby go zebrać trzeba uzyskać specjalne pozwolenie. Do 2014 w ogóle był pod całkowitą ochroną, teraz pod częściową. Na Dolnym Śląsku bardzo trudno na niego trafić, jest rzadko spotykany. Wiem, że w niektórych regionach Polski rośnie bardziej masowo, łatwiej na niego trafić, ale nie tutaj u nas. Tym bardziej takie znalezisko cieszy. Po słońcu już nie ma śladu, minęło 5 minut od, od tego ujęcia, kiedy nagrywałam w słońcu. Teraz już wygląda jakby za chwilę miało lunąć, więc pospieszę się z nagrywaniem tego filmiku. parsniczka czeska jest zbudowana z główki i strzonu. Główka, jak widzicie, jest taka pożeberkowana, a w środku ma jamki. Te żeberka są pionowe, ale też yy, poprzeczne. Główka w kolorze ochrowym, trzon w kolorze takim białawym z żółtawym nalotem. Niektórym się może wydawać, że są podobne do smardzów. Mi też się tak wydaje, zwłaszcza przy niektórych owocnikach. Ta jest dosyć mało stożkowata, więc może nie aż tak łudząco przypomina smardza. Ale ważną cechą, która odróżni naparsniczkę od smardza jest to, że w przypadku naparsniczki główka jest nieprzyrośnięta do trzonu, tak jak usmardza. Spróbuję Wam tutaj to pokazać. Jest nieprzyrośnięta. Naparsniczka czeska nie jest to jakiś bardzo duży grzyb. Osiąga wielkość do 20 cm, ale te 20 cm to chyba rzadko. Raczej już takie wyrośnięte, stare egzemplarze mogą osiągnąć taką, taką wysokość. Tutaj jak widzicie, dla porównania macie Małą paczkę ze zamków, tak to wygląda mniej więcej. Czyli ten egzemplarz może mieć, nie wiem, 5-6 cm. Naparsniczki czeskie zaczynają rosnąć dosyć wcześnie, bo już nawet pod koniec lutego. Oczywiście zależy od miejsca i pogody. W tym roku mamy bardzo zimną wiosnę, więc pewnie utrzymają się dłużej. Naparniczka czeska znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów, jako gatunek narażony na wymarcie. Nie zdziwicie się więc chyba, dlaczego się tak cieszę tym znaleziskiem. Na Dolnym Śląsku faktycznie trudno trafić na, na parsniczki. Wiem, że w niektórych rejonach Polski można je spotkać nawet masowo. Widziałam wczoraj filmik koleżanki, która znalazła naprawdę ogromne ilości. No, ale tutaj to jest rzadkość. W podobnym czasie można trafić też na inny gatunek grzyba, na Piestrzenicę Olbrzymią. W tym roku spotkałam ich naprawdę bardzo dużo. Yy, tutaj macie ją po lewej stronie, czyli po lewej Piestrzenicę Olbrzymia, po prawej Naparstniczka Czeska. No i jak widzicie, zupełnie inna jest struktura tych główek, bo Naparstniczka ma takie żeberka i rowki, a Piestrzenica ma taką główkę. Mózgowato pofałdowaną. Również kolor jest inny, bo naparsniczka jest jaśniejsza, taka ochrowa, karmelowa, a pieszczynica jednak taki wpada w taki jasny brąz. Są też pieszczynice kasztanowate, których w tym roku jeszcze prawdopodobnie nie spotkałam. Czemu prawdopodobnie? No bo raz mi się zdawało, że być może to były kasztanowate, natomiast... Im dłużej o tym myślałam, tym bardziej dochodziłam do wniosku, że chyba jednak nie. Piestrzenice kasztanowate są jeszcze o wiele ciemniej brązowe, wpadają nawet czasem w taki fiolet, czy taki prawie kolor czarny. Po prawej parsniczka czeska, zwana też smardzówką czeską, po lewej piestrzenica olbrzymia. Jak coś, to oczywiście ta piestrzenica olbrzymia nie wyrosła tu magicznie przed chwilą. Jest to znalezisko z wczoraj, tylko pokazuję Wam tutaj dla porównania. O kurczę, ale się nieźle podekscytowałam. Idę się trochę przejść, żeby ochłonąć. Wow, super, naprawdę fajne. Słuchajcie, i właśnie dlatego tak fajne jest to po lesie. Poszukiwanie jakichś rzadkich dla siebie gatunków. No bo jak się już je znajdzie, tak długo szukając wcześniej, to, to Frajda jest olbrzymia, prawie nieporównywalna z niczym innym. Więc naprawdę gorąco Was zachęcam do własnych poszukiwań. Jest to bardzo duża przyjemność. Połączona też oczywiście z fajnym, zdrowym łażeniem po lesie. O, ktoś tam idzie po lesie, właśnie? Widzę jakaś pani z rowerem. Chyba nie na grzybach. Yy, no, fajna sprawa, naprawdę. łażenie po lesie, szukanie gatunków. Jak widzicie, można przez cały rok, nie tylko latem i jesienią. Dobra, zobaczymy co jeszcze dzisiaj znajdę. Narka. W ogóle takie miłe są ostatnio moje wypady do lasu. Takie udane, ekscytujące. Teraz trafiłam na przykład na dziko rosnące cebulice syberyjskie, a do tej pory miałam tylko jedno miejsce i to na takim brzydkim wysypisku śmieci. A tutaj jest ich sporo. I jak pięknie rosną. Fajny dzień w lesie. Fajny relaks. Połaziłam sobie, tutaj już jestem chyba za 4 godziny. Poza dwiema naparsniczkami czeskimi i kilkoma twardnicami bulwiastymi, pasożytami zawilców, nie trafiłam na żadne grzyby. No, chciałabym znaleźć piestrzenicę kasztanowatą i porównać z olbrzymią. W najbliższym czasie planuję jeszcze raz wybrać się do Nowej Bystrzysy w Górach Bystrzyckich. Tam też mam miejscówkę na, na parsniczki czeskie. Dwa tygodnie temu nie było, ale może już wystartowały, oby. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeżeli tak, to serdecznie Was zapraszam jak zwykle na mojego bloga pieprznik.pl oraz do subskrybowania tego kanału. Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Papa. Pa.